Całą trasę naszego rejsu możecie prześledzić, oglądając właśnie tą mapę. Zaczęliśmy w Węgorzewie, dopłynęliśmy do Rucianego Nida i następnie wróciliśmy z powrotem do portu macierzystego w Węgorzewie. Śluza Guzianka 2. Śluza łączy główną grupę jezior mazurskich z miastem Ruciane Nida, z jeziorem Nickim oraz mniejszymi jeziorami Guzianka Mała i Guzianka Wielka, których poziom wody jest wyższy o około 2 metry od pozostałych zbiorników żeglugowych w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Wraz ze śluzą Guzianka 1 są ważnym węzłem komunikacyjnym na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Budowa nowej śluzy rozpoczęła się w październiku 2018 roku w miejscu dotychczasowego jazu. Budowa śluzy została ukończona 29 maja 2020 roku. Śluza została zbudowana z założeniem, że zostanie wykorzystana do śluzowania jachtów, a stara śluza zostanie przeznaczona do śluzowania statków pasażerskich żeglugi mazurskiej, której statki przez lata były budowane z uwzględnieniem jej wymiarów. Źródło wikipedia.pl. Jachty przeprawiają się z południa na północ, a więc od strony, gdzie woda jest wyższa, w stronę, gdzie woda jest o 2 metry niższa. W tej chwili następuje opróżnienie komory śluzy i wyrównanie poziomu wody w dół. Nie zawsze w Guziance jest tyle jednostek, co tutaj na załączonym obrazku. Czasem jest tak, że przeprawia się jeden jacht. To zależy, czy jesteśmy w szczycie sezonu, tak jak teraz, czy poza nim. Przez śluzę Guziankę 1, jak i Guziankę 2 przeprawialiśmy się już wielokrotnie, natomiast tym razem mieliśmy krótki czarter 7-dniowy. Startowaliśmy z dalekiej północy, czyli z Węgorzewa, oczywiście w tym samym miejscu zdawaliśmy łódkę, dlatego nie przeszliśmy przez śluzę, nie zobaczyliśmy w tym rejsie jeziora Nickiego. Idąc z powrotem ze śluzy Guzianki na nasz jacht, napotkaliśmy przepiękną rzeźbę. Ruciane Nida, Guzianka po prawej. Czekamy na osoby, które poszły na lody. Widać, zrobił się tłok. Wiele jachtów oczekuje na śluzowanie. Zamknięta jest Guzianka 1, jest w remoncie w tym roku. Jest tylko otwarta Guzianka numer 2. Dlatego jest tyle łódek oczekujących. Jezioro Bełdany, wracamy z Rucianego Nida. Płyniemy w kierunku Mikołajek, a następnie Rynu. I rozwidlenie szlaków. W prawo na Śniartwy, w lewo na Mikołajki. Jezioro Mikołajskie przed nami. Opuszczamy jezioro Bełdany. Bardzo dużo fajnych miejsc cumowniczych. Po prawej wcześniej były koniki polskie. Przychodziły do łódek się najeść. Taki myk. Wracamy już z południa, płyniemy na północ i po drodze postanowiłem podpłynąć nieco bliżej do nabrzeża, ażeby pokazać Wam dokładnie, jak to wygląda z perspektywy żeglarzy, kiedy się przepływa przez Mikołajki, kiedy się obserwuje ten deptak, jakże często turystycznie uczęszczany, że to jest po prostu zupełnie inny świat niż ten, który był przed remontem. Wiele się zmieniło. Typowy mazurski kurort, jeszcze piękniejszy. Trwa remont wielkiej promenady. Tak pisało Radio SK w 2020 roku. Wpływając wielokrotnie do Mikołajek, zazwyczaj wybieraliśmy od strony południa pierwszy port, czyli tak zwany MKZ, Miejski Klub Żeglarski. Wydawało nam się, że tutaj jest bardziej tak kameralnie, trochę może mniej tych imprez, trochę ciszej. Natomiast w tej chwili być może też jest mniej łódek, bo jednak to centrum jest bardziej popularne cały czas, ale keja na brzeże wygląda dokładnie tak samo. Wszędzie zostało to ujednolicone. W większości stanowisk cumowniczych są mooringi, kiedyś były bojki nabiegowe, także zmiany są ogromne. Mikołajki to niesamowite miasteczko na Mazurach, które słynie z jednego z najbardziej rozpoznawalnych portów w Polsce. Malownicze położenie nad jeziorem Mikołajskim, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
przyciąga tam w sezonie wielu turystów. Niebawem miejsce to stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne, wszystko za sprawą budowanej promenady. Latem Mikołajki tętnią życiem. To miejsce chętnie odwiedzane przez żeglarzy i turystów chcących poczuć prawdziwy klimat Mazur. Jedni żeglują, inni spędzają czas nad malowniczymi jeziorami lub w portowych tawernach przy szantach. Niebawem atrakcji przybędzie, a to za sprawą ogromnej inwestycji realizowanej w ramach większego projektu dla Mazur finansowanego z unijnych środków. Całość wyniesie około 40 milionów złotych. Ogromna promenada będzie ciągnęła się niemal przez całą długość miasteczka, czyli prawie 2 kilometry. Znajdziemy tam miejsce do wypoczynku, lokale usługowe, gastronomiczne. Całość uzupełni duża ilość drzew, krzewów i kwiatów. Zieleń na nabrzeżu ma nawiązywać do typowych mazurskich przyogródków. Żeglarze natomiast zyskają wiele udogodnień, takich jak między innymi miejsca do cumowania statków i jachtów, czy nowe budynki, w których będzie można wziąć prysznic. Za usługi portowe będzie można płacić, korzystając z aplikacji w telefonie. Tak pisało Radio SK w 2020 roku, kiedy remont promenady w Mikołajkach dopiero się rozpoczynał. Teraz możecie zobaczyć, jak to wygląda po oddaniu, po skończeniu. Myślę, że warto. Czekaj, Łukasz, bo tu jest źle. Jak trzeba, to kółko zróbcie. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wygląda wejście jachtem żaglowym do głównego portu w Mikołajkach, to zapraszam do innego mojego filmu. Link u góry. Na razie nie. Po przepłynięciu około 2 km dopłynęliśmy do ścisłego centrum Mikołajek i to właśnie tutaj Mikołajki tętnią życiem. Z tego nabrzeża odpływają statki pasażerskie. I jeżeli jest to sezon, tak zwany high season, to odpływa jeden za drugim. I my żeglarze, nie dość, że tutaj mamy na tym odcinku krótkim położyć maszt, bo zaraz wpływamy pod most i musimy to sprawnie się uwijać, to także musimy uważać jednocześnie na wszelkiego rodzaju białą flotę, tak zwaną. A tutaj ona jest wyjątkowo liczna. Przed nami statek Wigry. Trzeba pamiętać, będąc żeglarzem, że biała flota niestety ma zawsze pierwszeństwo. A jakby ktoś zapomniał, to i tak Wigry ma metalowe burty i szybko o sobie przypomni. Pierwszy w kolejności mijamy most wiszący, po którym chodzą ludzie. Jest to taka kładka dla pieszych, przedłużenie promenady. I z mojego doświadczenia wynika, że tutaj właśnie najwięcej osób robi sobie na tym moście selfie, ewentualnie jakieś wspólne zdjęcia pozowane. Kolejny most, jaki będziemy mijali, to most dla samochodów, czyli most drogowy. To właśnie na tym moście łączy się ulica Kolejowa z Mrągowską i biegnie tutaj trasa numer 16. Oraz ostatni most w kolejności to będzie most kolejowy. I to już jest poranek następnego dnia. Budzimy się, jemy śniadanko, potem jakieś pływanie w pław. Tym razem zabrałem po raz pierwszy ze sobą kamerę. Miałem pewnego rodzaju obiekcje, ponieważ niby kamera jest niezamakalna i powinno nic jej się nie stać, ale jakoś wcześniej nie brałem jej do wody na pływanie. To jest pierwszy taki test na większą skalę, kiedy po prostu pływam sobie z kamerą. Nie jest to jedyny test, później jeszcze będę bardziej odważnie, będę nurkował z kamerą, ale też w następnych odcinkach. Pamiętam, że tego dnia woda w jeziorze była wyjątkowo zimna, ale ku zaskoczeniu pozostałych członków załogi i tak popływałem i było bardzo fajnie. Z drugiej strony chcę zaznaczyć w tym miejscu, że ja morsuję w zimę, także no taki mały chłodek na ten moment nie był mi straszny.
No dobra, dość tych przyjemności. Czas wypływać. Po bardzo miłym, przyjaznym wieczorze i fajnym miejscu na nocleg wypływamy teraz na jezioro Tauty. Jezioro Tauty jest chyba wszystkim żeglarzom dobrze znane. Do brzegów zbiornika przelegają cztery wsie: Skorupki, Tauty, Stare Sady i Orka Wielka. Południowy kraniec jeziora znajduje się w obrębie miasta Mikołajki. Przyjęto umownie powierzchnię jeziora Tauty 11,6 km kwadratowego, co wynika z jego długości 12,5 km, liczonej od mostu w Mikołajkach, była tam w XVIII wieku śluza. Do Ryńskiej Bramki, przewężenia jeziora pomiędzy półwyspami Pazdur na południowym brzegu i Mrówki na północnym. Jezioro ma największą szerokość 1,8 km na wysokości kanału Tauckiego. Jezioro jest najwęższe od strony Mikołajek. Średnia głębokość jeziora wynosi około 14 metrów, a największa głębia 50,8 metra znajduje się w pobliżu Skorupek. Na wschodnim brzegu jeziora między Skorupkami a Mikołajkami położona jest wieś Tauty. Na zachodnim brzegu jeziora od strony Mikołajek położona jest wieś Stare Sady, a dalej Jorka Wielka. Źródło ponownie wikipedia.pl. I wpływamy już do kanału Tauckiego. Jest to kanał obecnie w zupełności oddany, wyremontowany. Już żadne barki, koparki, betoniarki tutaj nie pływają. Nie ma tutaj mijanek. Natomiast pamiętam, że któregoś maja żeśmy właśnie się wybrali przed sezonem. Miało być fajnie, miało być spokojnie. Natomiast było tylko fajnie, bo spokojnie to nie było. Raz ze względu na pogodę, bo akurat mieliśmy takie wiatry, że niektórzy się nas pytali w portach, czy nam łódka nie odfrunęła. No oczywiście nie pozwoliliśmy jej na to. Natomiast jeżeli chodzi o samą przeprawę tutaj przez kanały z północy na południe i z powrotem, no to ruch był wtedy maksymalny. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj łapkę w górę. Pływało wszystko, co mogło, były światła, były mijanki, dlatego no działo się naprawdę dużo. Pewnie gdzieś jakiś tam materiał w swoim archiwum znajdę. Wtedy jeszcze co prawda nie nagrywałem GoPro, ale być może jakieś takie ze smartfona kilka filmików znajdę. Napiszcie w komentarzach pod filmem, czy Wam się podobało, co Wam się podobało, co ewentualnie jeszcze jest do poprawy. Wszystkie komentarze czytam, na większość odpowiadam, także zapraszam do kontaktu i to będzie dla mnie takim motywatorem do tworzenia kolejnych odcinków. Oczywiście zostawcie też suba, dzwoneczek i łapkę w górę. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.